Co odczytuję w dzisiejszej zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa? To On jest Panem historii, życia, śmierci. Przy czym ostatnie słowo należy do życia. I to jest dobra nowina. Zaś dziś rozprawiający między sobą uczniowie o swojej wielkości bardzo mi przypominają naszą ludzką perspektywę, rzeczywistość. Przypuszczam, że każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu zmaga się z tym, jak go postrzegają inni. Zwracamy uwagę na nasze wykształcenie, nasz zawód, prestiż społeczny, status, a nawet dobra materialne. Tak jakby od tego zależała nasza wielkość czy wartość przede wszystkim. A Jezus stawia przed uczniami, przede mną, małe dziecko, które tuli do swojego serca, do swojej piersi i zaprasza mnie do tego, abym zechciała stać się sługą, żebym zechciała być najmniejsza, żebym nie dążyła do tego, co wielkie, ale żebym zauważała miłość, wartość miłości. Wartość tego, co niepozorne i co wielu ludziom umyka. Zachęca mnie do tego też, aby przyjmować każdego człowieka, tego najbardziej bezbronnego, w sposób szczególny i zobaczyć w nim oblicze Boga. Dzisiaj zrozumiałam, jaka jest wartość Komunii Świętej z Jezusem. Nie tylko mnie zaprasza do tego, żebym widziała w drugim człowieku jego samego, ale także wszystkim innym mówi o tym, że jest we mnie. I to jest również dobra nowina. To również mówi o życiu Bożym w człowieku. Łączy nas nie doświadczenie śmierci, chociaż w podobny sposób będziemy to doświadczenie przeżywać, ale łączy nas tajemnica życia Bożego. To jest dobra nowina.